dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Space Empires. Jestem Juliusz Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Zdaje się, że tutaj mamy statki do retrofitu. No więc zróbmy tak do groma i dobra, no i czekamy w takim razie. Dwa statki bez rozkazów, jedna flota bez rozkazów, dobra. W pewnym momencie oczywiście coś tam będzie gubiło wszystko. Okej, okay. To będzie mining colony. A to będzie... Mamy dwie kolonie. Minister technologii. Udało nam się odpracować Reaper Bay do naprawcy pociągu pieszego. Jest on dostępny do użycia na nowych projektach pojazdów. Lepsze dla... Ojej, ojoj, jak mi przykro. Rozczarowaliśmy ich, tak? Stary, trzeba było wcześniej mnie atakować, to byś, kurde, nie miał problemu takiego. Dobra, teraz tak, tu jest pięć tych... to tak. Spaceport to przede wszystkim centrum naukowe. I czego tu jest najwięcej? Minerałów. To Mineral Miner Facility. No, więcej już nie zbudujemy. Z kolei tutaj kolonia górnicza i najwięcej jest radioaktywnego, więc trzeba skupić tutaj na radioaktywnym. Proszę bardzo. Dobra, jeszcze trzy kolonie do obskoczenia. Kolonizujemy. O, prawdziwy pęd ku kolonializmowi mamy, nie? Dobra, jeszcze jedna ta. Tak, bo tu się... klasa Grom 2. Okej. Okay. To te dwa statki w takim razie zapraszam. Kurde. Jeszcze raz. Ruszycie się. No proszę bardzo, przylecieli. I teraz moi drodzy,
Co ciekawe, na mapie taktycznie nie ma czegoś takiego jak prawie z myszy, więc musimy się posilać tylko tymi mostkami. Tylko czekajcie. O właśnie, break formation. Break fleet formation. I o to mi chodziło. Dobra, teraz gdzie jest przeciwnik? To mnie zastanawia. A, stąd wylatują dziady. Space Adversity poziom drugi. Upgrade facilities. Upgrade facilities. O właśnie tak. Dla wszystkich. I teraz tak, czy tu się zbudują? No właśnie, tu będą się upgrade'owały te wszystkie. Dobra. A spytanie na 100 punktów. Czy ja mogę na swoich koloniach... filtruj. Nie, nie mogę. Select colony type. A nie, to set colony type, czyli mogę na nowo ustanowić ten system kolonialny. No proszę, 20 tysięcy już punktów nauki by tam. Zbieramy, proszę bardzo. Dobra. A to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jeżeli dobijemy do 5 poziomu Space NPS, tak samo jak sporze Spacer stoczni, to dostaniemy nowy wynalazek, nie? Tak samo jak przy Medium Light Hull Construction. Albo przy Reaper to było. Kurde, wiem, że to jest możliwe, żeby móc. Budować stacje kosmiczne, które robią za stocznie. To by było całkiem fajna rzecz, biorąc pod uwagę, że. No, zrobienie sobie takiej gwiezdnej kuźni, nie? No, trochę gwiezdna kuźnia jak Star Wars, nie? Z Kotora, to nie jest taki głupi pomysł, nie? Dwa statki bez rozkazów. Hmm.
Okej, okay, kolejne bonusy, kolejne rzeczy fajne, dobra. Dobra, teraz tak. Może tak. Dokoptujmy do tej floty nowe jednostki. Czyli 2000. Może tak, może zamiast, chociaż nie, kurde. Resupply to musi mieć. Dobra, zbudujemy na jednym po prostu. Na innej kolejny zbudujemy ten centrum resupply. O, kolejna kolonia górnicza, proszę bardzo. I to będzie mała kolonia. Na jedną tylko. No to. Research minor facility. Kurde. Dwie bazy tylko. Tutaj też przydałoby się zbudować bazy do cholery. Czemu ja o tych bazach co chwilę zapominam? 6, 4, 5, 6. Reordritem. Move to top. Najpierw obrona, potem rozwój do cholery. Tu też. Okej, okay, to już się zbudowało wszystko, więc dobrze. Bo to jest malutka kolonia, więc nawet nie trzeba się przejmować. Dobra. Trzy statki bez rozkazów. Tu się przemieście tutaj. Tutaj jeszcze jeden grom. No to dobra, no to w takim razie. Mów tu. Dobra. Tura, kolejne statki. Dobra, zróbmy może małą rewolucję, jeśli chodzi o nasze technologie, bo trochę tego się już nam naprodukowało, co nie? Nabadało, w sensie point defense właśnie 5 poziomu mamy. To jest całkiem sporo. Mogę wam powiedzieć tylko tyle. Okej, okay, myśliwce. Space Yards. Space Yards zostawmy. Tyle, żeby się tam do tego, do... Też w sumie dobra. Niech tam połowa z tego pójdzie w Space Race, to samo Reaper. I teraz tak, może warto pomyśleć o większym kadłubie dla naszych statków, co? Więc zróbmy tak. Spacer Facility poziomu 4. Oj, nie to. To będzie to. Select Multiply Cubes.
upgrade facilities. Ta jest. Czyli się nie będzie budowało nic tutaj na razie, ale na przykład w tej imperialnej kolonii. No właśnie. Na poziom czwarty. Dobrze mówię, na poziom czwarty czy na poziom pierwszy? A nie, na poziom czwarty to dopiero by było, jakby się ten badało. Dobra, na poziom trzeci. Dobra, tak czy siak. Tak czy siak się zaraz zbada to i ten. Dobra, research in progress, medium light hall. Dobra. A potem możemy zrobić jeszcze inaczej. Ciach. Wow, naprawdę? Okej, 71, 78, 22 potencjalnego. No dobra, a w broni, co możemy w broni władować? Energy Stream Weapons. Point Defense Beam, Small Anti-Proton Beam. Dobra. O. Dobra, niech będzie tyle. Jeden statek bez rozkazów. Prawdopodobnie chodzi o ten, prawda? Przestań budować już. Przestań właśnie budować te statki, to już ostatni. Dobra, to w takim razie pójdziesz do tej po prostu floty i będziesz tam robił za. Zajebistego gościa. Będziesz robił atmosferę. Dobra. Wiesz co? I jeszcze jednego mi tutaj groma wyślij. Bo ja bym chciał się dowiedzieć, co to jest tutaj. Prawdopodobnie... Tu będzie... ciągnęła się linia. A nie, przepraszam. Tutaj. Tutaj ciągnie się tutaj, ale, znaczy, tutaj ciągnie się ten prawy, lewy, górny, lewy warp point, nie? Ten tutaj prowadzi tutaj, ale z kolei nie wiem, gdzie to prowadzi. No, nie, dobrze. A, tutaj, dobra. Dobra, no to polecisz w takim razie tutaj na zwiady, w tą stronę. Ustawione wszystko. Tak, no to możemy zaczynać. Możemy iść dalej. O kurde.
Dobra, wy pójdziecie mi tutaj kolonizować, a wy pójdziecie mi tu kolonizować. A ja w następnej turze nic nie stanie takiego specjalnie ważnego. Aha. Dobra, kolejny grom. Jesteś grom druga klasa, tak? Dobra. Mam jeszcze dwa przestarzałe gromy. Spoko. Tymczasem Medium Hall. Dobra. Za dwie tury, jedna tura. Spokojnie. Tiny mining, ty będziesz refining kolonii, mój drogi. A ty z kolei będziesz też refining kolonii. Dobra, i tu mamy ostatniego. Okej, dwie kolonie się stworzyły. Teraz tak. Pierwsze, co chcemy zrobić, to oczywiście tutaj postawić dużo fajnych rzeczy. I teraz tak, facilities. Resupply depot na pewno. Centrum wywiadu. Centrum badawcze. I Radioactive Extraction. No tutaj tylko Radioactive Extraction. To wszystko. Dobra, mamy cały system praktycznie. A jeszcze tutaj trzeba tam baterie przeciwpowietrzne. No, niech będzie przeciwpowietrzne. Pobudować, nie? Oczywiście mógłbym budować na przykład transportowce i transportować populację ze stołecznych planet tutaj na na resztę, nie? Ale z drugiej strony nie ma to najmniejszego sensu, więc stwierdzam, że nie ma się co przejmować. Dobrze, że moi drodzy, ja tutaj kończę odcinek. Dziękuję wam, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym i następnego. Na razie, cześć!